Następca Canona 7D nie różni się szczególnie wyglądem, choć tu i ówdzie wprowadzono kilka poprawek ergonomicznych. Największą zmianą jest natomiast nowy moduł autofokusu. Sprawdźmy, jakie jeszcze nowości na nas czekają. EOS 7D Mark II to korpus wykonany ze stopu magnezu, doposażony w liczne uszczelnienia, które czynią z niego jeden z najbardziej bezpiecznych aparatów na rynku. Od strony konstrukcji i ergonomii nie można Canonowi niczego zarzucić. Wraz z odpowiednio wyprofilowanym gripem dostajemy sprzęt solidny, wygodny i użyteczny. Wyprowadzenie potrzebnych przycisków na wierzch pozwala szybko zmieniać parametry ekspozycji, a trzycalowy ekran LCD z automatyczną regulacją jasności zapewnia dobrą czytelność w słońcu. Przejdźmy jednak do tego, czym EOS zabłysnął w mediach i nie tylko. Chodzi o rewelacyjny system autofokusu oferujący 65 punktów krzyżowych i potężny wachlarz personalizowanych ustawień. Zaletą jest również wysoka czułość modułu sięgająca w punkcie centralnym do wartości minus 3 kroków ekspozycji, a także jego prędkość. Średni czas przeostrzenia to zaledwie 0,2 sekundy. Wysoka jakość obrazu gwarantowana jest przez 20-megapikselową matrycę CMOS APS-C. To nowy sensor, który może nie zaoferuje gigantycznej rozdzielczości, ale z pewnością wystarczy do większości zastosowań. Większość zdjęć wykonanych na czułościach do ISO 1600 czy 3200 jest w zupełności akceptowalna. Nierzadko również do druku przeznaczyć można kadry zarejestrowane na wartości 6400, choć tutaj już szum cyfrowy będzie zauważalny. Niemniej, zważywszy na fizyczne wymiary sensora, nie można na wydajność EOS-a narzekać. Kadrowanie w 7D Mark II odbywa się albo przy pomocy trzycalowego ekranu LCD, niestety nieuchylanego, albo za pośrednictwem wizjera oferującego 100% pokrycie kadru, co jest swoistym ewenementem w tym segmencie. Plusa Canon otrzymuje również za szybki tryb zdjęć seryjnych zapewniający wykonanie 10 klatek w ciągu sekundy i nawet 25 RAW-ów w serii. Filmowcy też będą zadowoleni. Japoński produkt tradycyjnie oferuje multum rozmaitych ustawień. Znajdziemy tu również wyjście HDMI, wejście słuchawkowe czy na mikrofon. EOS 7D Mark II sprawdza się jako długo wyczekiwany następca. To sprzęt poważny, szybki, będący wspaniałym pomocnikiem fotografa sportowego i nie tylko. Szkoda jedynie, że jak na razie wydaje się zbyt drogi.